Josiu, telefon, panie Josiu, telefon! Halo, tak to mieszkanie Kowalski. Wywiad? Jaki wywiad? Z kim? Z babcią? A z jakiej to okazji? A, bo mam setne urodziny. Dobrze, kiedy? Dziś? O której? O 12? Dobrze, przekażę mojej babci. Do widzenia. Przecież nie jestem głucha. Babciu, telewizor do ciebie przyjeżdża. A tak, Józusiu, tak. Wiesz, jakie będą ci zadawać pytania i co masz odpowiedzieć? Nie, Józusiu, nie. A więc, babciu, gdy będą cię pytać, ile masz lat, to odpowiesz, że 100. 100, Józusiu, 100. A kiedy zapytają cię, babciu, ile masz prawnuków, to powiesz, że 20. Dobrze, babciu? Tak, tak, 20. Babciu, to słuchaj, nie uważaj, że jeśli pan dziennikarz zapyta cię, gdzie jest dziadziuś, powiem, że pojechał do Ameryki i przywiezie taki wielki wór cukierków. Cukierków, no cóż, cukierków. Babciu, jak zapytają cię, gdzie jest twoja krasuna, to powiesz, że leży pod potem i zdycha na suchotę. Pamiętasz, babciu, wszystko? Tak, tak, no cóż, suchotę. No to babciu, ja lecę. A jak przyjedzie ten dziennikarz, to pamiętaj, wszystko masz mówić tak, jak ci mówiłem. Dobra. No. Oj, babciu, coś ty zrobiłaś!